Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam, jak łatwo i szybko wykonać wyzwania trzeciego tygodnia sezonu siódmego oraz pokażę wam lokację sekretnej gwiazdki za wykonanie wszystkich wyzwań. Zanim zaczniemy, to jeszcze raz przypominam, że trwa konkurs na 10 tysięcy fotolców dla osób, które mnie wspierają w Fortnite. Szczegóły w opisie. Pamiętajcie też, żeby po wykonaniu jakiegokolwiek wyzwania nie wychodzić przez menu, bo w takim przypadku wyzwanie wam się nie zaliczy. Do tego uwaga, nagrywam to przedwcześnie. Wyzwania pojawiły się dopiero o 15 i mogły się nieco zmienić. Miejcie to na uwadze. Zanim wystartujemy z wyzwaniami, to dorzucę do was lokacje wszystkich lizaków potrzebnych do wykonania dzisiejszego wyzwania 14 dni Fortnite. Potrzebne są tylko dwie lokacje, ale w sumie są aż 4 lizaki na mapie, więc macie z czego wybierać. Pierwszy lizak stoi na górce niedaleko płaczącej puszczy w tym miejscu. Drugi lizak, kawał dalej, znajduje się na górce przy szemralnych szybach. Następny jest niedaleko, też na górce, ale obok pagód pomyślności. Czwarta, już ostatnia lokacja lizaka, jest dokładnie na tej górce, przy lotnisku na zimowej części mapy. A zacznijmy od trzech darmowych wyzwań, które otrzymuje każdy, nieważne czy zakupił karnet czy nie. Pierwsze wyzwanie polega na przejechaniu się tyrolką w 5 różnych meczach. Tyrolek nie brakuje w żadnym miejscu na mapie. Do tego wprowadzono dla nich masę poprawek, więc nie musicie się ich bać. To wyzwanie jest super proste i najlepiej będzie, jak wykonacie je po drodze, bez poświęcenia statystyk. Następne wyzwanie jest podzielone na etapy i pierwszy z nich wysyła nas do samotnego schroniska, na którym to musimy po prostu wylądować. Niestety, następne etapy nie są pewne, ale prawdopodobnie drugi etap wyśle nas do przyjemnego parku, trzeci do pagód pomyślności, czwarty do golfowego gniazdka, a ostatni etap na wykrzywione wieże. Wracając do pierwszego etapu, to samotne schronisko nie jest złą miejscówką. Jest tu dużo grzybków, skrzynek, drewna, a do tego są tyrolki prowadzące prosto do burzylotów, którymi możecie polecieć do strefy. Tyrolki występują też masowo wokół innych miejscówek z etapów, a więc idealnie te dwa pierwsze wyzwania się uzupełniają. Trzecie wyzwanie, już ostatnie z tych darmowych, zleca nam zdobyć dwie eliminacje z broni legendarnej. W kategorii broni legendarnych jest z czego wybierać, ale niestety, czasami ciężko jest coś znaleźć, więc przeszukujcie skrzynie i zrzuty, a na pewno się złapiecie o coś dobrego. Pomóc wam też mogą legendarne automaty. Niestety, czasem szczęście nam nie sprzyja, więc dobrą opcją jest też zabieranie się za walki z przeciwnikami, albo oczekiwanie do końcowego etapu rozgrywki, w którym to na pewno ktoś ma legendarną broń. Przechodząc do płatnych wyzwań, to pierwszy z nich zleca nam zadać 500 punktów obrażeń za pomocą pistoletów. Uwaga, pistoletów, nie pistoletów maszynowych. Do pistoletów zaliczają się te zwykłe, pistolety z tłumikiem i rękodzieło. Możecie też użyć podwójnych pistoletów w trybie powrót do przeszłości, jeśli będzie on jeszcze dostępny. Pistolety warto jest używać tylko na blisko. Nie są takie złe, jeśli zaspamicie swojego przeciwnika, ale najlepszą opcją są zdecydowanie rękodzieła, które zapewniają wam przynajmniej 50 punktów obrażeń co każde trafienie, nie wspominając już o headshotach, które zrobił wam przynajmniej 1/5 tego wyzwania. Co strzał. Następne wyzwanie polega na zadzwonieniu dzwonkiem do domu, w którym znajduje się przeciwnik w 3 różnych meczach. Do tego wyzwania mam dokładnie tego samego, sprawdzonego typa co w poprzednim sezonie. Wybierzcie jakiś domek, na który leci ktoś inny i zamiast lądować z nim na dach lub biec po broń, wylądujcie na dachu i zeskoczcie. Upewnijcie się, że przeciwnik zdąży już zniszczyć dach i zadzwońcie. I tak jeszcze w 2 różnych meczach. Niestety, nie można wykonać tego wyzwania w jednym meczu. Trzecie wyzwanie z tych płatnych brzmi: szukaj między 3 schroniskami narciarskimi. I tak, jest to powrót do szukania gwiazdek. Stare dobre czasy. A wracając, to tym razem gwiazdka znajduje się dokładnie w tym miejscu na mapie. Ostatnie wyzwanie także nam zleca zdobyć eliminację, ale ze zwykłych pistoletów, o których już wspomniałem w innym wyzwaniu. Więc chyba już wiecie co robić. I ponownie polecam do tego wyzwania Deagle'a, czyli rękodzieło, które jest najpotężniejszym z pistoletów. Po wykonaniu tych wszystkich wyzwań odblokujecie taki oto ekran szczytowania i możliwość odebrania darmowego poziomu karnetu bojowego. I tym razem sekretna gwiazdka skrywa się tutaj. Nie no tutaj. Chodzi o dokładnie to miejsce na mapie. Pamiętajcie, że aby pojawiła się tutaj gwiazdka, musicie najpierw wykonać wszystkie wyzwania tego tygodnia. I to tyle. Życzę wam powodzenia, wesołych świąt i do zobaczenia w bosie bojowym!